Zapewne mało osób sobie zdaje sprawę, kim jest postać głównego bohatera i dlaczego nazywa się Mark Hopper i kto go grał, bo wiesz? No właśnie. Hopper to wymyśliłem sobie sam, ponieważ to jest tłumaczenie chmielarz na język angielski. Chmiel to jest hop, czy taka paczka chmielu. Człowiek zbierający chmiel, chmielarz, to jest hopper. W związku z czym teraz, jak ktoś się zastanawia, dlaczego Dennis Hopper, co to oznacza Dennis Hopper, to Dennis Chmielarz. Także stąd też nazwa. A dlaczego Mark? Bo mój brat ma na imię Mark. I faktycznie jego, znaczy Marek, i faktycznie jego nagrywaliśmy do gry w ten sposób, to dumnie zabrzmi metodą rotoscopingu, ale chodziło o to, że faktycznie kiedy miał na przykład wykonać jakąś czynność, no to kręciliśmy go z boku, tak jak to w grze wygląda, a później grafik go obrabiał piksel po pikselu, czyli ten ładny film zamieniał w coś takiego, co dało się wyświetlić na ekranie. I no nie jestem pewien, czy kiedykolwiek mówiliśmy o tym głośno i wyraźnie, ale wiadomo teraz przynajmniej skąd się wzięła inspiracja.